pierwszy dzień wiosny, także sadzimy czosnek wiosenny. Morado, czy tam Modaro, Mordo. Najlepszy bio czosnek z Lidla, bo nie chciało mi się jechać nigdzie indziej. A na jesień może posadzimy Harnolda gdzieś tam indziej. Tutaj na razie będzie taki. Da się to nosem? Cześć, dzisiaj jesteśmy tutaj na działce znowu i mamy kilka rzeczy do zrobienia, trochę sobie wymyśliliśmy. Jak na razie tutaj mamy siewce trawy dookoła bajorka, a później ja przykryję ją słomą. Oprócz tego będziemy dzisiaj jeszcze sadzić rozsady robić właściwie. Zaraz wam pokażę, co tu mamy. Dzisiaj chcemy posadzić cebulę. Posiać cebulę. Kalafiora. I jeszcze jedną taką cebulę. Do tego gdzieś tu w torbie okupiam sobie też nowe różowe rękawiczki. Powiedzcie, że są piękne. Będę w nich robić wszystko. Tam stoi on. Siewca. Ale nie ostrzy. Okej. Okay. A tutaj w siatce jeszcze wam pokażę, co mamy. Aha. Ja kupiłam sobie dynię. Nie, cynie, aster chiński i taki jeszcze jeden, tylko po prostu one trochę inaczej wyglądają. Możecie napisać w komentarzu, które wam się bardziej podobają, czy ten peoniowy, czy ten chiński książęcy. Mi chyba ten książęcy. Okej, okay. I coś jeszcze? Nie, to chyba wszystko, co kupiliśmy do wysiania. A, jeszcze kupiliśmy fasolkę, która była na przecenie, bo stwierdziliśmy, że dlaczego nie. No i to jest właściwie wszystko, co mamy dzisiaj w planach. No i zobaczymy, jak to tam nam się ułoży. Sieje, 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 sieje. A masz konewkę? Tą dużą masz, nie? Jak uważasz?
ta jest biała, a ta jest tu kalafior i żółta. Będziesz pamiętał? Nie. Nie. Na filmie sobie zobaczę. Okej. Także tu nagraliśmy, nie nagraliśmy, tu wsadziliśmy kwiatki, ja wsadziłam. Co prawda powinniśmy je wsadzić pod folię, ale zobaczymy, co z nich wyjdzie. A w folii tu zupełnie przy brzegu wsadziliśmy jeszcze koperek. Także czekamy teraz na dalszy rozwój. No i widzimy się pewnie w następnym filmie. See ya!